Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie mała dokrętka, uzupełnienie recenzji klawiatury Genesis Store 200 RGB, która była dosłownie kilka dni temu, ale coś tam mi umknęło w pośpiechu. Wiadomo, czasami każdy z nas jakieś błędy popełnia. Ja tutaj się jak najbardziej do tego przyznaję i chcę to naprawić właśnie dodatkowym, uzupełniającym filmem, więc głównie dzisiaj będzie o LEDach, o podświetleniu. Tak więc pełną recenzję macie w linku w opisie filmu, jakbyście chcieli sobie przypomnieć i mam nadzieję, że ta dokrętka okaże się dla Was przydatna, pomocna i że po prostu będzie się podobało. Zapraszam, zaczynamy. Klawiatura Genesis Store 200 RGB w dobrej cenie, klawiatura można powiedzieć hybrydowa, czyli posiadająca cechy klawiatury mechanicznej i klawiatury membranowej. Dokładną recenzję macie w linku w opisie filmu, tak więc ciekawski, zapraszam do zobaczenia, co tam było. Natomiast robiłem Wam prezentację LEDów i faktycznie tam jakiś błąd się wkradł na temat 9 trybu. Po kolei przypomnę Wam włączenie, wyłączenie. Co my tutaj mamy? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Wybieramy sobie szóstka, siódemka, ósemka to reaktywne. No i dziewiątka. Dziewiątka w tej chwili zareagowała na dość dziwną rzecz, ponieważ reaguje na moją mowę, bo mam rejestrator cyfrowy podłączony do komputera. I powiem Wam, że się sam zaskoczyłem, bo nie sądziłem, że tak to będzie tutaj reagować. No właśnie, jak mówię głośniej, to się cała rozświetla. Ale chodzi o to, że dziewiątka to jest tryb taki przekazywania dźwięku z komputera. Można powiedzieć, że tryb muzyczny, dźwiękowy. Więc ja Wam włączę jakąś muzyczkę z kompa i zobaczycie, co się będzie działo. Wystarczy, jak lubicie dobrą imprezkę sobie zrobić na własnym biurku, no to myślę, że ten tryb może Was zainteresować. To w sumie nie jest nowość, bo w innych klawiaturach Genesisa też był ten tryb dźwiękowy, a tutaj ja po prostu naprawiam swoje niedopatrzenie z recenzji głównej i też Wam pokazuję, jak to działa. Bo to, że Wam o tym powiem, to jest jedno, ale to, że Wam to pokażę, to myślę, że dużo lepiej wpłynie na Wasze pojęcie o tej klawiaturze i o tym, że w tej cenie jest to naprawdę dobra klawiaturka. Pamiętajcie, recenzję macie w linku w opisie filmu, gdzie ją naprawdę chwalę i wymieniam też wszystkie mankamenty, tak więc jest jak zwykle uczciwie do bólu. Okej, teraz już wszystko wiecie, ja swój błąd naprawiłem. Mam nadzieję, że odkupiłem moje winy u Was. Tutaj przyznać, że mam najlepszych widzów, ponieważ w sposób konstruktywny, bez chamstwa często potraficie jakiś błąd czy mankament w recenzji mi tutaj naświetlić, a ja postanowiłem, że będę właśnie takie uzupełniające materiały czasami robił, jeśli to będzie coś istotnego, jeśli będzie warto to pokazać. Oczywiście jeśli ten sprzęt jeszcze będzie u mnie dostępny, to coś takiego zawsze mogę dograć, o ile czas pozwoli też. Tak więc jeśli chodzi o pełną recenzję, byście chcieli zobaczyć tę klawiaturę z bliska, dokładnie wszystkie jej funkcje i tak dalej, to macie link do pełnej recenzji w opisie filmu. Również tam macie link do ceny tej klawiatury, tak więc sprawdźcie, a jeśli ten film Wam się podoba, zasubskrybujcie proszę mój kanał, przycisk jest pod filmem, klikacie, to jest za darmo i gotowe. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was, cześć!